Obudziłam się. Ej, ej, siola, wstawaj. Siostra, wstawaj. No hej, Agata. Hej, Waleria. Czemu mnie obudziłaś? Nie wiem, bo cię obudziłam, bo dzisiaj jest nowy dzień. O, super. Już nie będziesz dla mnie taka nieznośna? No oczywiście, że już nie będę. Lubię cię. I cię też lubię. A idziemy do mamy? No możemy, ale nie wiadomo, czy ten... coś tam Ada... ten... Ada... tata robi. Jak zawsze ogląda mecze. No masz rację, idziemy tam do niego? No możemy. Dobra, to chodź. Gol! Udało się! Gol! Yeah! Gol! Luna! 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 Co, Fabian? Oglądałem mecz! Jaki mecz? No Lewandowski strzelił gola! Brawo, Polska, brawo! Juhu! Brawo! A czym się tak w ogóle, Fabian, cieszysz? Przecież to tylko zwykły mecz. Jaki zwykły? Co ty gadasz za głupoty, Luna? To fajny mecz świata. Uwielbiam mecze. Nie interesuje mnie mecze. Czemu? Czemu cię nie interesują? No bo mnie nie interesuje to, bo się boję, że Lewandowski źle strzeli. Przecież dobrze strzelił, zobacz. No faktycznie. Dobra, ty idź po piwko, a ja ten muszę ten. Ej, a w ogóle mamy żurek? Jaki żurek? No będziemy dzisiaj robić zupę żurkową. Co ty gadasz? My chyba w lodówce żurku nie mamy. Chyba muszę iść do sklepu po żurek, bo się skończył. No wiem, że się skończył. No i muszę iść. Ej, obudziłeś dziewczyny? Jakie dziewczyny? Przecież ja oglądałem cały czas telewizję. Dziewczyny! Chodźcie. No co, mamo? Nareszcie się obudziłyście. No właśnie. No dzięki. No dzięki. Czemu tak szybko się obudziłyście? Nie mogłyście dalej spać? Mogłyśmy, ale chcieliśmy sprawdzić, co wy robicie. No właśnie. Aha, bo ja gotuję. No, a ja oglądam mecze. Tato, ty już z tym meczem już przesadzasz. Co ty gadasz? Córko, przecież ja bym chyba z meczami bym nie przesadzał. Przesadziłeś trochę, Fabian. Nie możesz cały dzień oglądać telewizor. Weź już dupsko, bo my zaraz idziemy po ten żurek. A po co ci żurek? Przecież i tak żurku nie zjeżdżę. No wiem, że nie zjesz, ale musimy po niego iść. A gdzie ty masz żurek? Gdzie jest żurek? W Kauflandzie może, do Kauflanda możemy iść, chodź. A my możemy iść z wami? Nie, możecie, my tylko na chwilę skoczymy do sklepu. Jeszcze pizzę bym se zjadł. O, to chyba z tą pizzą nas przesadziłeś. No dobra, możemy po tą pizzę i po ten żurek iść. Chodź do auta. Dobrze. A torbę masz w ogóle? No mam w tym. W samochodzie, jak coś. Wiem. Dobra, Waleria, to do mnie jest wolny, to co robimy? Nie wiem, czekamy, aż rodzice przyjdą. Wiem. Dobra, chodźmy, idziemy do swojego pokoju. Dobrze. Będziemy sobie gadać bzdury. No tak, Agata, będziemy gadać sobie bzdury. Będziemy sobie gadać cały czas. Będziemy gadać i gadać. Rozumiesz? No, rozumiem. Ty w ogóle, Luna, masz w ogóle portfel w torbie? No mama, żebyś wiedział, to mam. No, bo ja się tak zastanawiam, czy masz, czy nie masz. No mama, to żebyś wiedział, że tu mam torbę. Dobra, wpakuj do auta, bo ja muszę kierować. A ty nie umiesz prawa jazdy zdać? No chyba ty nie możesz zdać, idioto. Jak ty się mnie nazywała? Normalnie, a jak inaczej? Dobra. Ty już, Fabian, ten nie żygaj, bo widzę, żebyś chciał się żegnać. Wiem. Dobra, jedź już. Do tego Kauflanda. Dobrze. Jak coś, to rodzinka.pl jesteśmy. No właśnie, będzie taki odcinek dzisiejszy. Ej, dobra, chodzicie do kuchni sobie coś zajmować? No, ale pewnie, żebym u moich rodziców nie zajmowała. No dobra, no to chodź, możemy iść. Ty, słuchaj, jak rodziców nie ma, to możemy teraz coś zajmować u nich. I no, ej, ciekawie, czy sprawdzimy odległość. Jaką odległość? A taką tam odległość, bo ja w ogóle nie wiem, czy są rodzice.
pojechali do sklepu. Tak myślisz? No pojechali do sklepu, a co żebyś wiedziała, to jajco, dobra. Będę tu stać koło koryty, w korytarzu, samotnie. Weź Agata mi pomóż, bo ja nie mogę nic znaleźć. No zaraz coś znajdę. No to znajdź się sama, bo ja nie umiem nic szukać, bo nie jestem taka sprytna. No wiem. Ej, patrz. Ej. Co? Mam nóż. Nóż kogo? No, jestem kucharzem. Kucharką. No, kucharką, nie sranką, wiesz? Wiem. Daj mi ten nóż. Co to za nóż jest? Przecież to nie jest nawet kucharski nóż. Tylko do zabicia. Do zabicia tej... Co ty gadasz? No, bo jak ci bym mogła zabić? Nie, nie, weź przestań. Widzisz, mnie w ogóle nie zabijesz. No, wiem, moją matkę zabiję. Nie, mojej to naszej nie, mamy nie możesz zabić. Bo cię tacie zrobi smutno i no, nie będzie to. Dobrze, dobrze mi to mówiłaś, masz schować ten nóż. A w ogóle mama coś kroiła? Chyba kroiła, nie widziałam, bo byliśmy w pokoju. Wiem. Dobra, odkładaj ten gówniany nóż, bo jak się okaże, że mama przyjdzie, to żebyś nie używała takich ostrych rzeczy. No, no wiem, ale jestem już nastolatką i ty też jesteś nastolatką, więc możemy używać takie ostre rzeczy, żeby kogoś zabić na przykład. Zabić kogo? Nie wiem, jakiegoś głupka tego, co pije alkohol. Czyli wiesz kto? Kto? No lodowa Liza, tostowa i ta, Maria. Dobrze. O, ej, pa! Co? Rodzice już jadą. Wiem, chyba mają te żurki czy co tam innego mają, ale dobra, chyba już jadą. No i jadą, mnie gówno nie to obchodzi. No wiem, że jadą żurkiem i z tą pizzą. Dobra, chodź, idziemy do pokoju, bo mama nam nie powiedziała, że mamy siedzieć w pokoju przez 4 godziny. 4 godziny, ty Agata, weź się ten, u panu, kobito. Ty co, nie mogłaś szybciej iść? No mogłam, no, to też właśnie. Ej, udajmy, że śpimy? No dobra. Udajmy. Dobrze. Matka nam nie mówiła, że mamy spać, wiesz? Wiem, Agata, wiem. Nie musisz mi tego mówić. Dobra, Fabian, mamy ten żurek i pizzę i będziemy dzisiaj robić tą zupę żurkową, co ostatnio ci prosiłam. Wiem. Wiem o tym. Dobrze. Dobra, weź tutaj spakuj. Dobra. Mam żurek i pizzę. Ciągnęłam. Fabian, wysiadasz czy śpisz? Wysiadam. Wysiadam, kochanie, wysiadam. Pchałeś samochód do tyłu, rozumiem. No tak, pchałem. Dobra, chodź, musimy iść. Dobrze, zobaczymy, co dziewczyny robią, czy śpią, czy nie. Czy daję sobie tak. Nie kazałaś dziewczynom, że mają mi spać. Przecież wiem. Dobra, muszę meczy dać. Kurde, Fabian, co ci się dzieje? Nic mi się nie dzieje. No właśnie, dobra, rozkładaj te rzeczy. A idę do pokoju. Ej, a zakupy? No co mam? Sama mam je ten rozpakować? No sama, a co? Jak sama? Przecież goście zaraz przyjadą. Jacy goście? No, Coco Rose i Guru zaraz przyjadą. Czyli kto to? No koleżanki. Aha, koleżanki kogo? Nasze, albo Agata, albo Walerii. Aha. Wiesz. Co? Co wiesz? No jajco. Dobra. Ty mi tu przestań gadać te bzdury i tylko mi pomóż zakupami, a nie. To tylko chlasz cały dzień w pokoju swoim i nic, nie masz zamiaru nic robić. I nie będziesz ruszał dupę przez godzinę nie będziesz ruszył. A, dupska to już umie ruszyć, wiesz? Wiem, ale kto? No ty! No ty, bo ty dup... bo ty jak zawsze stajesz z kanapy i ty zawsze dupy nie ruszasz. Przecież wiem, kochani, wiem. Parę będę ruszył dupsko. Wiem. No to szykuj się, dobra. Ej, a zrobimy ci ten żurek? No zrobimy, przecież ja proponowałam przecież. A co? A wiesz, bo to fest nam gipko idzie. Wiem.
No to gipko nam będzie żurek ten. Jak się żurek wybuchnie, to będzie napalane w piecu. Co mnie to obchodzi? No jajce, dobra. Saj do gara ten żurek, bo już nie mogę to czekać, co z tego wyjdzie. No zupa żurkowa, żebyś wiedział, że zupa. Zupa jaka? Żurkowa! Mówiłam ci już to przed chwilą. Dobra, a gdzie tą pizzę masz odłożyć? To na razie tu do tego odłożę. To odłóż. Albo nie do stołu. Do stołu, bo później będziesz ją jadł. No chyba ty, chyba że się podzielimy. Nie, ja nie lubię pizzy. Ej, miałem już iść po zapiekankę. Po co ci zapiekanka? Nie wiem, żebym się ostro nażarł tą zapiekanką. No co ty gadasz? No, ej dobra, ej, już się muszę iść do dziewczyn zobaczyć, co oni robią. No to idź, ja będę stał tutaj. No, albo nie, ja mogę iść. No to idź. Już idę. Auć. Już idę. Dobrze, to idź. Śpią. Dobrze. Agata i Waleria śpią. Jestem. Co robią? Śpią. Aha, tak naprawdę? No i zobaczyć. Dobrze. Aha, śpią. Agata i Waleria śpią. Dobrze, później obudzę. One przed chwilą stały. Przecież wiem o tym. I co? Agata i Waleria śpią. Przecież wiem, mówiłaś już to. Wiem. Ej, dobra, rób ten żurek, bo już nie mogę to doczekać. A to nie mogłeś sam ten robić, tylko ten, jak mnie nie było, to musiałam do dziewczyn zobaczyć. No i oczywiście to ty też musiałeś. Wiem, że musiałem, ale wiesz co? Co? Jajco, dobra. Dobra. Zaraz goście przyjdą, to wiesz. Nie żruj tej pizzy, ona jest dla gości. Przecież mówiłaś, że mam jej zżreć tą pizzę. Trudno, jak innym razem będziemy w Kauflandzie, to sobie kupisz nową. Dla mnie nie ma problemu. Ta pizza mamy dla gości. Mam ci tą głupią kartkę napisać, że ta pizza jest dla gości? No nie. No to człowieku, no. Weź się opamiętaj, jak zdążysz z całą pizzę, no to nie będę drugi raz jechać do Kauflanda. No wiem, że nie możesz, ale wiesz co? Co? Jajce. Dobra. Ty już odwiedź gości, a ja muszę tam iść, bo już goście przyjdą zaraz. Przecież wiem o tym, wiem. Wiem o tym przecież. No i dobrze, że wiesz, Fabio, to żebyś wiedział, to goście przyjdą. No, na Guru i Kokoros przyjdą. Nowi przyjaciele. Wiem. Ding dong. Ding dong. Ej, to chyba one. Ej, otwórz drzwi. Dobrze. Hej. Witajcie, moje drogie panie. Co was tu sprowadza? A, dobrze. No właśnie, dobrze. Jesteście koleżankami nowymi, tak? No, a co pani myślała, że jesteśmy tu nowe? No, jesteście tu nowe. Wiemy. Gdzie Agata i Waleria? Śpią tutaj w pokoju. Możecie tam zajrzeć. A co wy tu macie? Pizzę. Uuu, pizzę! Ej, pani? Tak? Mogę zjeść pizzę? Możesz, ale musisz się podzielić z przyjaciółką. Ej, dobra, Kokoros, dzielimy się pizzą? No, dzielimy się. Dobrze. Co to było? Nie wnikam tego, chodź do dziewczyn, musimy tam iść. Dobrze. Aj dobra, muszę Agacie i Walerii przypomnieć, że mają gości. Agata, Waleria, macie gości. O, jakich gości mamy? No właśnie. Czyż my przed chwilą spałyśmy? Mieliśmy taki piękny sen, nie Waleria? No tak, Agata, no. Dobra. Kokoros i Guru zaraz przyjdą. Hej dziewczyny, hejo, hejo, co robicie? Się bawimy, no właśnie, jesteście już nastolatkami, a wy to kim jesteście? Jestem Guru, jestem Kokoros. Przecież ja z Agatą was nie zapraszałyśmy. No właśnie, czemu tutaj przyszłyście? Nie wiem, chciałyśmy sprawdzić co u was, no właśnie.
Ty to jesteście chyba nowy, nie? No. Mamo, dlaczego ich zaprosiłaś? No właśnie. No bo ten, bo ja ich zaprosiłam, bo żebyście się przywitały, nie? Bo to były, bo to są wasze były koleżanki z przedszkola. Z przedszkola, chyba ze szkoły. Z przedszkola, Agata, co ty? Przedszkola swojego, zerówki swojej nie pamiętasz? No nie pamiętam. No właśnie, no to się wiesz zaprzyjaźń z tą Górą i Kokorous. Wyś się zaprzyjaźń. No hej, Agata. Hej. No hej, Kokoros. Hej, Guru. Hej, Waleria. Hej, Waleria. Hej, Kokoros. No i hej, Guru. No hej. Ej, dziwni są nowe, nie? No. One są dla mnie podejrzane, a dla ciebie? Dla mnie też są podejrzane. Dziewczyny, słyszałam, co wy tam gadacie. My nic nie gadałyśmy. Przysłyszałam, że wasze koleżanki dawne przedszkola są dla was podejrzane. Podejrzane. Kto jest podejrzany, że nas zakłamujesz i że ten nie umiesz wyjaśnić spraw? To ty chyba nie umiesz wyjaśnić spraw. Dobra, Kokoro, musimy iść z tego domu. Bo chyba nas nie chcą. Nara, widzimy się jutro. Albo tam jeszcze dziś. Narka. Nara. Nara, my tu was nie zapraszałyśmy. No właśnie, tylko nasza głupia matka nas zaprosiła. Koleżanki. No i dobrze, że się poszły. No, ale... Jak coś, to jeszcze nie zjadły i nie zjadłyście pizzy do końca. Wiemy, przepraszamy pani. No. Co jest, kochanie? No, bo wiesz co? Co? Coco Rose i Guru się wyprowadziły. Co ty gadasz? No, wyprowadziły się. Ale jak to? Przez kogo? Przez Agatę i Walerię. Ja ich zaraz dam. Nie, nie, nie musisz, nie musisz. Mogą się zaponować. Normalnie fest ciul. Przecież mogę tam zaraz do nich pójść. I dać im nauczkę. Dobra, Fabian, wiesz co? Co? Co, Luna? Muszę iść do pokoju dziewczyn. Bo jak zawsze nie umiem się zachowywać normalnie. No wiem. Dobra. Ja idę tam do nich. No to jedzie, będę żarł pizzę. O, ale zajebista pizza. Ona jest dla mnie dobra. Biorę ją jeszcze. Pizza to moja przyjaciółka. No hej, Moana, wiesz co? Bo znowu jej kopci. No, no wiesz co? Bo ja musiałam ten zagadnąć. Bo zaprosiła jakiś, nie wiem, tą Guru i Kokoros, więc no. Więc tak zaprosiła i sobie stąd poszły. No właśnie, one są tak poszły. Cicho, Agata. Dobra, będę cicho. Nie wyzywaj mnie. Nie wyzywam cię. Tylko mówię. Wiem. No i wiesz co, bo ja muszę ten... no. I poczekaj. Ej, matka tu przyszła. Co ty powiesz? Mamo, co ty tutaj robisz? Jak to co robię? Chciałam sprawdzić, czemu wyprowadzałyście koleżanki nowe. Co ty gadasz? Przecież żadnych koleżanek nic to nie wyprowadziłyśmy, nie Agata? No. No, Agata mówi, że ich nie poprowadziłyśmy. To się same one wyprowadzały. To nie byłyśmy my. No właśnie, to nie byłyśmy my jak coś. Co wy gadacie za bzdury, dziewczyny? Przecież to na pewno byłyście wy. No chyba ty, bo ty specjalnie tutaj ich zaprosiłaś, nie wiem po co. No żeby tutaj idiota będziesz tutaj i wszystkich zapraszała. Kogoś. Nie, no nie przesadzaj. Udusić się mam, ja gadam z koleżanką, żebyś się wyprowadziła. Ale Waleria, tak nie rób, tak się nie robi w domu. Wiesz? Wiem, sorry, dobra, muszę kończyć, pa. A w ogóle masz kontakt? Z kim? Z Patrycją? No mam. Aha, ja tylko tak się pytam. Jak chcesz, to możemy się tym telefonem naszym dzielić. Ok, spoko, ja będę mieć kontakt do Patrycji. Wiesz co, bo ja też muszę do niej zadzwonić. Dobrze, to co do niej zadzwoń. Hej Patrycjo, no hejo, co u ciebie? A dobrze, przyjdziesz? Nie wiem, ale chyba mogę przyjść. Ale może mi się wydaje, że nie przyjdę, bo twoja matka cię tu nie wpuści. No wiem, wiem, ale wiesz co, bo mojej matce znowu kopci. Skąd wiesz? Bo wiem, bo zapraszała jakieś przyjaciółki nowe.
dawne z przedszkola, nie wiem jakie, ale chyba Guru i... Jakie tam były? Guru i Kokoros. No, Guru i Kokoros, no. No, Siora mi mówiła, że Guru i Kokoros. Aha, okej. Nie ma sprawy. Wiem, że nie ma sprawy. Dla mnie też nie ma sprawy, wiesz? Wiem. Agata, co ty robisz? Dzwonię. Do kogo? Do koleżanki. O, dzień dobry pani. Dzień dobry, Patrycjo. No, to fest gipko idzie, nie? No, bo moje matce znowu wariuje, odwaliło. Agata, ty to tak nie rób jak Waleria. Proszę cię. Ja już tak nie robię. Dobra, muszę kończyć, bo do ta matka wariatka przyszła. Nara, nara. A ty, mamo, po co tu przyszłaś? No właśnie. Nie wiem, bo... Czemu wydzwoniłyście obydwie? Nie wiem, bo ci znowu kopci. No właśnie. A znowu je kopci? No, znowu je kopci. Słyszałam, że mnie kopci? Mnie? Mnie? Waleria, ty nie mów swojej siostrze, że mnie kopci, no. Oj tak, mamo, kopci cię. No właśnie. Co? Mnie kopci? Zaraz powiem to waszym ojcu. Na pewno, to idę w dupę sesać. Waleria, jak ty żeś do mnie nazwała, no. Waleria, ty chyba żeś ten... Ty jesteś skandal po prostu w domu. A ty, mamo, gdzie ty idziesz? No właśnie, ja przepraszam. Fabian, co? Wiesz, jak nasze dziecko się zachowuje? Waleria, jak? Nie, normalnie. Wyzywała mnie, żebym się gdzieś w dupę se wsadzić. Gdzieś tu. Zaraz Walerii dam nauczkę. Nie musisz dać. No, tylko ja mogę dać. Dobrze, spoko. A po co jesz tą pizzę? Ja wiem, żeby sobie przyjść. Ja jeszcze chciałam pani powiedzieć, żebyśmy pizzę zjadły. No właśnie. Znowu macie gości? Nie chcemy gości! My chcemy, żeby się stąd wyprowadziły. No dobrze. No moje córki was nienawidzą, więc proszę, macie tu pizzę. Dziękuję pani. Chodź. Chodź, Kokoros, musimy iść. Do pokoju. Do kogo? Przecież one nam nie pozwoliły iść. No właśnie, nie chcemy was. Nara, wyganiamy. Nara, nara. I tą pizzę zostawcie, bo ona jest moja. Haha, bo pizza jest moja ulubiona. Narka. Ej! Co? Waleria zabrała nam pizzę. Proszę pani. Słucham. Waleria zabrała nam pizzę. Tak myślisz. Czemu wy nie macie swojej pizzy? No, Waleria nam zabrała. No właśnie, niech pani ten pójdzie do Walerii. Dobrze, jeszcze jej powstrzymam, że odzyskam tą pizzę. Ha, ha, ha. I zabrałem pizzę. Teraz oglądam mecz przy tacie telewizor. Waleria, co ty wyprawiasz? Jak to co wyprawiam? Oddaj tą pizzę, już raz, dwa. Ej, no mamo, co mi pizzę zabierasz? No, zabieram ci. Ej, co tu się dzieje? Jak to, co tu się dzieje? Przecież Waleria prawie by zjadła pizzę. I ty też by jadłeś. Weź, Luna, nie bądź dla nas niemiła. Oby, o dla nas. Wiem. A Agata co wyprawia? A Agata co robi? Siedzi w pokoju. Aha. A ty, Waleria, masz zakaz wychodzenia z domu. Dziękuję, do widzenia. Nie no, może jeść tą pizzę. Oddaj mi. Masz. Masz, Waleria. Masz. A ty pozwoliłeś jej brać pizzę? No a nie? Co ty gadasz, Waleria? Oddaj mi tą pizzę. Nie no, niech se zje pizzę, jeden kawałek. Ale cały kawałek ma zjeść? No, przecież to jest pizza dla gości, Fabian. Weź się uspokój. Ten Fabian ma... Ta pizza ma mi dla gości, a nie dla Walerii, dla Agaty czy tam dla ciebie. Au. No. I to, no, i ma ta pizza ma dla gości. Kupiłam to dla gości, bo oni lubią pizzę. Ale ja chcę zjeść, mamo, jedną pizzę. Całą. Całą ty chcesz zjeść? Weź już, Waleria, przestań. Przecież nie będę drugi raz jechała do Kauflanda. Idę to zanieść do gości już.
Ale to jest moja ulubiona pizza, więc mi oddawaj, no. To jest moja pizza, idioto. Masz. Zjedz sobie. Dzięki, dzięki, tato. Dzięki. Nie ma za co. Teraz muszę ten... Co ty oszalałeś? Dałeś jej pizzę? No dałem, a co? Żebyś sobie zjadła. Co ty, ale dobra, niech pół se zje. Niech se da. O, to świetny pomysł. To nie jest świetny pomysł. Niech cały se zje już. Koniec tematu, już z tobą nie gadam. Ej, Waleria. Co? Siadłaś na moim krześle. Przecież wiem. Miałam, miałam, pyszna była ta pizza. No ja też się z tą najadłem, tą pizzą. Oh my god, nie, nie, nie. Waleria, zjadłaś całą pizzę. Masz szlaban na pizzę. Nie. O tak, masz szlaban na pizzę, bo zeżarłaś całą. Przecież mówiłam ci, że nie będę drugi raz jechał do Kauflanda, no. Oż, teraz muszę znaleźć po tą pizzę. No, 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 moja córka mi zeżarła. Dobra, muszę iść po tą pizzę. W ogóle, gdzie jest pizza? W brzuchu Waleria, co? Nie, tylko tak się pytam. A gdzie poszła mama tej Walerii? Do sklepu pieszo poszła. Dobrze. Mać. O, pizza jest! Pizza! Mamo, daj mi pizzę. Nie dam ci żadnej pizzy. Ta pizza jest dla gości. Dla jakich gości? No, a nie wiesz, dla jakich gości? Dla Kokorozy, dla Guru jest, no. Weź już iść do swojego pokoju. Dobrze, już idę. No, gdzie ta Waleria? Ej, co ty tak długo tam robiłaś? Nie wiem, bo zjadłam całą pizzę. Komu? No gości, bo... No bo chciałam se zjeść, a ty... Ja nie przepadam za pizzą. Ale ja przepadam i co? Ty nie musisz jeść, bo ja lubię pizzę, nie ty. Ej! Co? Żurek się cały czas gotuje. O Boże, muszę włączyć żurek. Miałeś na 3 minuty stać żurek, a nie. Ty od razu musisz ten... wyłącz ten żurek. Dobra, ja to zrobię, wyłączę. Dobrze, wyłączyłam. Życzę, żebyście zjadły tą pizzę, bo mojej córce jak zawsze ten musi zjeść tę pizzę. Dobrze. Dziękuję, do jedzenia. Do jedzenia. Chodź, Koko, musimy iść. Dobrze. Dobra, zaraz to wszystko powiem Walerii. Ty, Fabian, idź tu oglądać telewizję, a ja idę do Walerii. Dobrze. Dawaj, strzelaj gola znowu! Już! Strzelił gola! Jeho! Jeho! Ha, ha, ha! Dobra, będę się położył. O, jak miły spokojnie. Waleria! Co, mamo? Czemu zjadłaś pizzę? No, była dobra. No, dobra, ale... no, czemu ją zjadłaś całą? To bo mi się... Ten, bo ją lubiłam. Przecież ty nie lubisz pizzy. Jak mogłaś zjeść całą... Jak mogłaś zjeść taką pizzę w ten... całą pizzę w jeden ten, do pyska włożyć. No, do gęby, żeś sobie mogła wsadzić gumową pizzę, a nie zwykłą. A to, wiesz co, bo już ten, dziewczyny zabrały wam pizzę. Zabrały ci pizzę. Oj, te bachory. No, no właśnie. A wy co, wy że jeszcze, ten, jeszcze się ze mną sprzeciwiacie, że ich nie lubicie? Nie lubimy ich, no co? Ale ja je lubię. No i co ci do tego? Dobra, idziesz, bo ci mi już nie chcemy. Dobrze. Narka. Nara. Już nigdy tu nie przychodź. Dobra, już nie przychodzę, ale bo mogę tam przychodzić, ile chcę. Fabian! Co znowu? Jak to co znowu? Żurek musisz, że ten zupę żurkową na stół musisz nałożyć. Nie, nie musisz, ty musisz zrobić. Ale ja sama mam zrobić to, czy co? Nieważne, dobra. Idę. Dobrze. Ja będę chlał całe życie. No to idź! Ale nie możesz do baru iść, coś sobie kupić, jakieś piwo albo coś. Dobrze. Dobra, idę. Ale to wiesz, no bez gipku idzie z tym żurkiem. No wiem, nie musisz biadolić za bzdury. Dobra. Idę spać. No to idź. Nara. Nara. Jeszcze miłego snu. No dzięki ci bardzo. Nara. Nara.